Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu, pierwszym po świętach. Nie ukrywam, że było bardzo przyjemnie zrobić sobie przerwę od całego internetu, od vlogowania, od mediów społecznościowych. I z tego co widziałam, chyba większość z was też tak zrobiła. I słusznie. Potrzebny jest ten dystans, ten moment odpoczynku, oddechu, skupienia się na tym, co jest ważne, na naszej rodzinie. No ale święta się skończyły, trzeba wracać do rzeczywistości, do wszystkiego, co nas otacza, do naszej pracy, do naszych obowiązków. I ja, słuchajcie, właśnie rozpoczynam porządki poświąteczne w lodówce. Wiecie, co to się dzieje? Nie tylko u mnie. Pełno resztek jedzenia, które jeszcze zjem, jeszcze może trochę niech poleżą, bo może jeszcze będę miała ochotę. I tak się zbiera, że później cała lodówka jest zapchana. Jak widzicie, u mnie już choinka jest spakowana. Spakowałam ją chyba 1 albo 2 stycznia, bo jakoś tak nie lubię, żeby zbyt długo te dekoracje jakoś się mi tutaj walały. Zostawiłam tylko ten taki troszkę świąteczny dekor na stół, na świeczkę, taki świecznik. Nie wiem, zastanowię się, może jak wymyślę coś, co tutaj postawić zamiennie, no to go też również zdejmę. W każdym bądź razie, co z tą lodówką? No zaczęłam już porządki robić wczoraj, ponieważ jak zobaczyłam do lodówki, to nie było nawet gdzie palca wsadzić. Jesus! I to nie jest tak, że zostało jakieś tam konkretne... I to nie jest tak, że została jakaś konkretna ilość jedzenia, którą by można było spakować i zawieźć, żeby się podzielić. Jadłodajnie, do których można zawieźć jedzenie, które nam zostało. No, ale to wiecie, to są takie resztówki, troszkę tu pierogów, tu troszkę ryby po greckie, tu troszkę śledzi. No i generalnie to już leżało ileś dni, więc niezbyt... Więc raczej nikt nie powinien tego jeść. W każdym razie zabrałam się za to wczoraj wieczorem. Stwierdziłam, że dobra, dam radę. No ale wiecie, już przyszedł wieczór dość późny. Dzieciaczki trzeba było położyć spać. Więc tego nie dokończyłam. Aczkolwiek powyrzucałam większość rzeczy. Powrzucałam słoiki do zmywarki. One się pomyły. No i też zaczęłam robić porządek w swoich przyprawach. Czemu tak się stało? Czemu ja zaczęłam robić porządek w przyprawach? Aha, wczoraj znalazłam mola spożywczego, słuchajcie, w kuchni i stwierdziłam, o nie, jeszcze jest jedna szafka, której nie robiłam porządku, to właśnie ta, gdzie miałam przyprawy, herbaty i tak dalej, natomiast nie znalazłam żadnego źródła, więc może po prostu to był przypadek. No i jak się wzięłam za te swoje przyprawy, również powywalałam stare, a czemu, aha, powywalałam stare i mam też takie słoiczki, słuchajcie, do przypraw, gdzie stwierdziłam, że bardzo dawno temu te słoiczki uzupełniałam. I faktycznie już z tych słoików nie korzystaliśmy, tylko po prostu obok było takie opakowanie, w którym trzymałam... Może zamiast gadać, ja będę wam pokazywała w międzyczasie, żeby was nie zanudzać. Więc obok po prostu trzymaliśmy takie opakowania, przeźroczyste, gdzie tutaj się wsadzało przyprawy, jak coś potrzeba było, to szukałam. No i nie jest to zbyt praktyczne. Tutaj można przechowywać ewentualnie nadmiar przypraw, które są zamknięte, a nie otwarte, ponieważ nie jest to praktyczne. I tutaj obok, na tej półce, stały słoiczki z wypisanymi przyprawami, które po prostu postanowiłam wymyć, wysypać stare przyprawy i będę zaraz wsypywała nowe. No, ponieważ... żeby to było wygodniejsze w użytkowaniu. I pokażę wam, jak te słoiczki wyglądają, ponieważ one sobie tutaj schną. Ja je wczoraj pomyłam. Całą noc były wywrócone do góry nogami, żeby ten nadmiar wody ociekł. Teraz suszą się w ten sposób, ponieważ bardzo ważne jest przy tych słoikach, słuchajcie, gdzie wsypujecie przyprawy, w ogóle coś sypkiego, żeby one były w 100% suchuteńkie, bo jeżeli pojawi się tam odrobina wilgoci, no to przyprawa zacznie się sklejać, no i będzie nie do użytku. Dlatego też one są odwrócone teraz tą stroną, wieczkiem do góry, niech sobie przeschną, niech to powietrze tam cyrkuluje, żeby one były w 100% suche. Natomiast co jest fajne, co wam pokażę, słuchajcie, to jest kiedyś, te słoiczki ja zrobiłam naprawdę już jakiś czas temu, nie miałam jeszcze wtedy drukarki etykiet i słuchajcie, zrobiłam to sama w ten sposób, że wydrukowałam sobie napis, co bym chciała, nakleiłam taśmę klejącą, jedną warstwę, potem nakleiłam napis i przykleiłam taśmą klejącą przeźroczystą drugą warstwę, żeby to po prostu się w myciu nie schodziło, nie zmywało.
No i słuchajcie, i tak mam tą drukarkę etykiet, ale jakoś to się trzyma, więc chyba nie będę zamieniała, zostawię tak jak jest, nie ma takiej tragedii. No tutaj trochę papryka czerwona odeszła, ale wydaje mi się, że na taki domowy sposób sprawdziło się to całkiem nieźle i wygląda całkiem estetycznie. Dzięki tym przezroczystym słoiczkom widzimy zawartość w środku, no i też warto jest jednak przyprawy podpisać, ponieważ przyprawy wyglądają bardzo podobnie. Warto wspomnieć, że ja swoje przyprawy przejrzałam pod kątem ważności i powyrzucałam stare przyprawy, ponieważ zaskoczona byłam, ale dużo się trzyma przypraw przeterminowanych, a one po prostu później już wietrzeją i nie nadają tego aromatu potrawom, jaki powinny, więc trzeba raz na jakiś czas, wydaje mi się, że tak raz w roku nawet wystarczy, ponieważ mają dość długie daty ważności. Jeżeli dobrze jest przechowywana przyprawa, jeżeli jest dobrze szczelnie zamknięta, to wydaje mi się, że to tak rok czasu to już jest maksimum i po roku czasu można je po prostu wymienić. Więc ja zaczynam przesypywać ziele angielskie. Mam dwa opakowania kurkumy, którą kupiłam pewnie nie wiedząc, że mam jedną nieodpakowaną. Jedna jest do końca 2019 roku, a druga jest do 2021 roku, więc otwieram tylko tą, która ma krótszą datę, a tamtą drugą pozostawiam zamkniętą właśnie w tym opakowaniu na zapas. Jak oto prezentuje się wyczyszczona moja szafka z przyprawami. Jak widać, muszę podokupować bardzo dużo przypraw. Również pieprz kolorowy mi się skończył. Tutaj mam cynamon. No i okazało się, że mam tylko paprykę czerwoną, kurkumę oraz ziele angielskie, a pozostałe słoiczki są puste. Więc trzeba sobie zrobić listę i podokupować rzeczy. Tutaj u góry mam... Tutaj mamy kawę rozpuszczalną. My generalnie nie pijemy, ale jak ktoś przyjdzie, ludzie lubią, więc czasami ją robimy. A mamy kawę mieloną. Tutaj są jakieś herbatki. Tutaj jest nasza kawa. Na co dzień pijemy zwykłą czarną sagę. Tutaj jest mięta oraz jakaś herbata cytrynowa. U góry jest zielona herbata, bułka tarta oraz pojemniki, których nie używam. Więc słuchajcie, ta półka naprawdę zrobiła się mega puściutka, czyściutka i tak lubię najbardziej. Więc ją zamykamy. Jednak lodówkę mam do umycia. Ach, przed świętami się myję, po świętach się myję, gdzieś tam słoik z buraczkami się przewrócił, się wylało i to wszystko wygląda, więc trzeba by było to wszystko umyć. Jak ja powyrzucałam wczoraj, słuchajcie, większość tych rzeczy, to po prostu mam taki luz w lodówce, że chyba będę musiała pojechać do sklepu i uzupełnić zapasy. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Niestety na mojej lodówce jest pełno naklejek, które moje dzieci dostały w prezencie od świętego Mikołaja. No i są literki, fajnie, bo uczą się pisać, ale jest to bardzo niewygodne, ponieważ bardzo ciężko jest później domyć lodówkę, więc ja tak naprawdę zaraz pewnie spakuję te magnesiki w jakiś woreczek i w momencie, kiedy będą chcieli się pobawić, to będę im dawała, no bo po prostu będzie mi łatwiej wyczyścić tą lodówkę. No i ja nie lubię generalnie, jak na lodówce jest taki chaos, jest pełno rzeczy poprzyklejanych, to po prostu wygląda jak taki jeden wielki bałagan i śmietnik prawie. Także lodówka wygląda w ten sposób. Już są pustki, chociaż nie ma tragedii. Trochę jest. Trochę jest produktów, ale trzeba by było ją umyć. Dobra, dość gadania, pikasz mi już, więc zaczynamy. Szufladę będę myła zwykłą ciepłą wodą oraz płynem do naczyń, ponieważ to sprawdza mi się najfajniej. Teraz jak w międzyczasie mi sobie ta szuflada schnie, to przejrzę sobie, co tutaj mam. Tutaj wędliny, bo mieliśmy mieć imprezę sylwestrową u nas w domu, ale się okazało, że dzieci naszych znajomych schorowały się na jelitówkę,
No i Sylwestra spędziliśmy razem z mężem oraz z dziećmi. Pozostawało nam sporo tych wędlin. Na przykład mam chorizo. Dość sporo tego jest, więc fajnie by było to przyłożyć do jakiegoś opakowania. Żeby ta wędlina mi się nie zepsuła, to ja po prostu wezmę szklany pojemnik. Kurczę, wszystkie pojemniki mi poznikały. Jak zwykle. I tutaj sobie ją przełożę, bo inaczej ona mi zaraz wyschnie. A ja chorizo uwielbiam. Takie pojemniki szklane uważam, że są najlepsze. Bo tą wędlinkę, którą dzisiaj kupiłam, świeżą. Oczywiście myjąc lodówkę możemy zrobić tak, że wyjmujemy wszystko na raz, wszystko myjemy, wszystko sobie schnie, ale ja jestem zwolenniczką robienia tego na raty, ze względu na to też, że wyciągamy jednak jedzenie, nie chcemy, żeby ono zbyt długo było na zewnątrz. Jest na to sposób, możemy oczywiście przygotować sobie miskę z lodem, obłożyć wszystko lodem albo zapakować to w torby termiczne, ale mi się po prostu nie chce w to bawić. Jeżeli się zdarzy coś takiego, że nie wiem, dostanę telefon, albo bym musiała gdzieś wyjść, albo coś innego będę musiała zrobić, no to po prostu nie mam tego wszystkiego rozwalonego po całej kuchni, tylko jednak systematycznie sobie krok po kroku lecę. Oczywiście wyciągam te wszystkie szuflady i półki, myję je osobno i osobno jeszcze myję tą strefę w środku w lodówce, ponieważ zauważam, że jest mi to dużo bardziej wygodne. Dobra, czyli szuflada jest już umyta i teraz po prostu pochowam wędlinę do góry. Yeah, it feels like you're the one who saves me. The one who saves me. I'm trying my best to hold on. It's not easy, but I'm feeling stronger with you. And the days don't work out the way I thought. No one who understood. Sometimes I can't see, but it feels like you're the one who shapes me. When I try but don't succeed, yeah, it feels like you're the one who saves me. Radio, ponieważ zaraz mi się włączą prawa autorskie. No i lodówka czysta, aż się w niej błyszczy. I oś to w tym wszystkim chodzi, żeby później czuć satysfakcję z tego, co się zrobiło. No, moja lodówka świeci pustkami, chociaż nie do końca świeci pustkami. Są produkty, których nakupowaliśmy na święta, na koreczki, między innymi sera żółtego. Jesus, ile tego sera jest. Tutaj w kilogramach mamy dużą rodzinę, troje dzieci, więc jest nas sporo. Tutaj mamy ser kilogram, tutaj mamy ser w kawałku, który mieliśmy pokroić na koreczki. No jednak ten Sylwester, jak mówiłam wam wcześniej, spędziliśmy sami, więc trochę nam tego pozostawało. Tutaj mam taki fajny ser z czarnuszko oraz tutaj taki coś w stylu cheddara. Bardzo fajny, sobie taką deskę serów przygotowaliśmy z wędlinami. No ale to po prostu zostało, więc trzeba by było to jakoś niedługo zjeść na pewno. No i tak, tutaj mam tą górną szufladę, to jest Plasma Cluster, lodówka jest z firmy Sharp, słuchajcie, użytkujemy ją już od przeszło 6 lat i sprawuje się naprawdę bardzo fajnie i mam wrażenie, że to jedzenie tutaj w tej lodówce naprawdę długo zostaje świeże, to jest fresh room tak zwany, no i tutaj staram się trzymać wędliny. Tutaj mam tą wędlinę, którą pochowałam, tutaj jest otwarty ser, jakieś pozostałe wędliny, które mi zostały właśnie ze świąt i z Sylwestra. Nakupowane, właśnie tutaj szynka jakaś śniadaniowa, suszona, salami, kabanosiki i tak dalej. Na tej szufladzie, na tej półce przeważnie trzymam jakieś jogurty, coś słodkiego oraz sery, jak tutaj mi zostały, więc staram się, żeby tutaj po prostu nic więcej nie wkładać.
Na tej półce mam kurczak wędzony, który miał być zużyty do sałatki i się zastanawiam, czy w weekend nie zrobić po prostu sałatki z ryżem, z ananasem i z kukurydzą oraz właśnie z wędzonym kurczakiem, żeby nam się po prostu nie zepsuł. Wczoraj dzieciaki go troszkę poskubały i nawet im smakowało. Tutaj są oliwki, również z Sylwestra zostały, jakaś kiełbasa nieodpakowana, jakieś parówki w razie czego, na kryzys. Na kryzys po prostu świąteczny, wiecie, jeżeli niczego nie ma, no to zawsze w razie czego po parówki można sięgnąć. Tutaj jest jedzenie jakieś dla psa jeszcze zostało, a tutaj jest mój obiad, który zaraz będę gotowała. Wiem, że są pewne produkty, których się nie powinno wsadzać do lodówki, aczkolwiek ja mam swoją zasadę, ponieważ lubię robić taki sposób, jaki mi jest najwygodniejszy, a mianowicie trzymam tutaj marchewkę i warzywa, ze względu na to, że jeżeli trzymałam je nawet w koszyczku w spiżarni, to po prostu zapominałam o nich i nie wiedziałam, co jest, a tutaj po prostu mam wszystko na oku. Więc tutaj mam jeszcze rukolę oraz paprykę. Przechodząc na drzwi lodówki, oczywiście ważne jest też, żeby te wszystkie uszczelki tutaj podoczyszczać, co ja również zrobiłam. Cytryny też się nie powinno trzymać w lodówce, ja również trzymam, ponieważ tak mi jest wygodnie. Pomidor tylko dlatego, że jest przekrojony, nie chcę, żeby po prostu muszki były. Czosnek też można, też powinno się na wierzchu trzymać i ja wolę mieć to wszystko w lodówce. Tutaj są sery jakieś, masło oraz moje tabletki, jaja mamy ze wsi. Tutaj jest jakiś sos tabasco, kapary, musztardy. Tutaj mam jeszcze pastę z łososia, a na tej półeczce jest mleko, sosy, otwarte winko. Natomiast tutaj są jeszcze przetwory, które zostały, które nie zostały wywalone. Tu mamy buraczki, 1, 2, 3 słoiki buraczków, ogórki. To wszystko jest oczywiście robione przez nas albo przez naszych rodziców. Tutaj mam suszone pomidory, tutaj są jakieś papryczki chili oraz tu jest czerwona papryka. I prezentuje się to w ten sposób, jest wszystko czysto, przejrzyście. Uważam, że nie ma nic lepszego jak w kuchni, jak posiadanie dużej lodówki. Dobra, zamykam, bo mi tu piszczy. Pamiętam, że czym się sugerowałam przy wyborze lodówki, to fakt, żeby ona była po prostu duża, bo za dzieciaka pamiętam, jak moja mama zawsze: o Jezu, gdzie ja to wszystko pochowam, nie ma miejsca w lodówce, i to był największy problem, największa udręka, więc ta lodówka ma szerokości bodajże 80 cm i ona się sprawdza, na nas jest duża, wystarczająca, więc jeżeli mamy jakiś duży tort do przechowania, jakieś ciasta albo właśnie idą święta i tak dalej, to wszystko nam się mieści. Zamrażarka jest zlokalizowana u góry. Czy to jest takie fajne? Nie wiem. Na początku mi się wydawało, że bardzo fajne, tak w filmach amerykańskich. Jest okej. Nie jest. Może czasami jest gorzej ze względu na to, że do lodówki trzeba się po prostu schylić i niekoniecznie wtedy widać, co jest na dole, ale to jest kwestia oczywiście przyzwyczajenia. Ja osobiście, gdybym kupowała jeszcze raz lodówkę, to bardzo mi się podobała ta szarpa taka z podwójnymi drzwiami i ona miała właśnie fajne szuflady na dole, natomiast zabrakło mi bodajże 3 albo 4 cm, żeby ona mi się tu po prostu zmieściła, dlatego też zdecydowałam się na tą lodówkę. Ale jest ok, ma tą funkcję plasma cluster oraz inne funkcje, dzięki czemu naprawdę mam wrażenie, że moje produkty spożywcze, które trzymam w lodówce, są świeższe dłużej, więc bardzo Wam polecam tą lodówkę Sharpa, jestem z niej zadowolona. Także porządki są zrobione, z zewnątrz teraz by trzeba było, na podłodze jest pełno jakichś okruszków, także to ogarnę i zaraz przyszykuję obiad. No i będę lecieć dalej z tym dniem. It's not much, but it's all I have. You know we could run to a place where we belong. But I need you there with me to go on. Sometimes I can't see you. But it feels like you're the one who saves me. Yeah.
Słuchaj, no i w porządku. Troszkę podpisywałam na maili, troszkę na wasze komentarze, troszkę zapisywałam sobie pomysłów. No i godzina 15 minęła, więc muszę jechać po dzieciaczki. Trochę pomysłów jest na kolejne filmy, więc się cieszę. Ale słuchajcie, ten dzień po prostu zbyt szybko mi ucieka. Także uciekam po dzieciaki. Jeśli chodzi o moje dzisiejsze stylizacje, to nic specjalnego. Mam na sobie leggingsy z Primarku, sweterek czarny, cieplutki mango. No i narzucam, jak jadę po dzieci, to tylko kurtałę i buty sportowe. Także pytałyście się mnie, czy jestem elegancka. No nie zawsze jestem elegancka. Po prostu tak wyglądam, jak jadę po dzieci. Bez żadnej spiny. Mam na sobie jakieś tam dresy, sweter czy coś takiego i obuwie sportowe. I tyle. Także jadę tylko po dzieciaki i wracamy, jemy obiadek. Tutaj już pachnie jedzonkiem. A dzisiaj mamy piątek, jeszcze przyjeżdża mężuś, z czego się bardzo cieszę. No i przed nami weekend, jej! Jest kolejny dzień. Słuchajcie, wczoraj nie vlogowałam, ponieważ wczoraj się narobiło. I to tak się narobiło, że okazało się, że jelitówkę mamy w domu. W sumie spodziewaliśmy się, że coś takiego może się przydarzyć nam, ponieważ dość sporo znajomych tutaj nam mówiło, że coś takiego panuje. No ale jakoś się nie spodziewaliśmy. Raz nasz najmłodszy syn już jakieś dwa dni temu zwymiotował i stwierdziliśmy, że może coś mu na żołądku stanęło po prostu. No bo tylko zwymiotował raz, w sumie dwa razy. No ale to... Za jednym zamachem, że tak powiem. No i mu przeszło, więc stwierdziliśmy, że może faktycznie coś mu na żołądku stanęło i tyle. Później po dwóch dniach niestety moja córcia się pochorowała i przez północ nam wymiotowała. I później na drugi dzień my z mężem też po prostu konaliśmy. I słuchajcie, to wszystko trwało jeden dzień, więc to na szczęście jest za nami. Przeszło, ja dzisiaj próbuję się ogarnąć, pralka chodzi non-stop. Zmywarkę wstawiłam, natomiast jeszcze jedno zmywanie ją czeka, jeszcze jedna tura, ale stwierdziłam, że wiecie co, że chyba muszę się po prostu wyrwać z tego domu, ponieważ wczoraj przesiedziałam cały dzień i to wszystko wiecie, no dom naprawdę potrzebuje porządnego sprzątania, ale ja po prostu nie mam siły, nie mam ochoty siedzieć i tego robić po prostu, bo chcę się zresetować, chcę po prostu gdzieś wyjść. Żeby się tym nie zajmować non-stop, bo po prostu czasami się należy odpoczynek od tego. Więc na szybkiego tylko pralkę wstawiłam, zmywarkę, ogarnęłam tylko kuchnię, obiad mam ugotowany, bo wczoraj jeszcze robiłam rosół i tam jeszcze jakieś rzeczy z obiadu mam, takie konkretniejsze, więc czemu nie, słuchajcie, po prostu ruszam na paznokcie, bo już na nie patrzeć nie mogę, one są tak długie, miałam je zrobić przed świętami. Ale nie było miejsc i po prostu tak przetrwały i słuchajcie, i one zobaczcie jaki mają odrost. Nie, zobaczcie w ogóle jakie te paznokcie mają odrost, ale tak w ogóle ogólnie to całkiem nieźle się trzymają. To był lakier SPN nakładany, więc teraz pojadę w to samo miejsce. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych kolejek, że nie będę musiała czekać i będę w stanie zrobić te paznokcie. No bo później już okazji zbytnio może nie być, więc ubrałam się w cieplutki szary sweterek, do tego jakieś wygodne obuwie, szary płaszczyk i będę śmigać, mam nadzieję, że mi się uda. Tak wygląda mój outfit of the day. Mam swój ciepły sweter z H&M-u, do tego mam płaszcz z Janbora i niestety, co jest w tym płaszczu, co mnie bardzo denerwuje, to fakt, że te rękawy są po prostu tak wąskie i jak założyłam gruby sweter, to po prostu wyglądam jakby była jakaś... To wyglądam po prostu... Jezu, przepraszam, mam to ciuchy na schodach przygotowane do zabrania do góry, których nie zabrałam jeszcze, ale tak jak wam powiedziałam, szybko uciekam, żeby chociaż troszkę po prostu odreagować. No więc dalej kontynuuję.
kontynuując, mam na sobie leginsy z Primarku i do tego kozaki za kolano Michael Kors. Do tego również torebka Michael Kors. Dostałam na swoje 30 urodziny od moich kochanych przyjaciółek. No i cóż, teraz będę śmigała. Mam nadzieję, że uda mi się zrobić paznokietki i troszkę odreagować, bo naprawdę mi się to przyda. Niestety jest jeszcze taka rzecz, że pada deszcz i się nie chce aż z tego domu wychodzić. Wiecie co, czego bardzo zazdroszczę, ponieważ wszędzie słyszę, że jest pełno śniegu w Polsce, natomiast u nas ni widu, ni słychu, po prostu nigdzie nie ma śniegu. Dzieciom muszę tłumaczyć, mamo, dlaczego nie ma śniegu, dlaczego, czy będzie zima, czy to jest zima? I cały czas muszę dzieciom tłumaczyć, że może jeszcze zima przyjdzie, a jeżeli nie, to po prostu może trzeba będzie gdzieś się wybrać na południe Polski. Może jakiś Karpacz, czy coś w tym stylu, żeby dzieciaki pojeździły na sankach. No nic, trzymajmy kciuki, miejmy nadzieję, że ten śnieg się jeszcze pojawi u nas. Pozbyłam się tego czerwonego koloru na swoich paznokciach. W sumie pozbyłam się, ale nie do końca, bo słuchajcie, okazało się, że w ogóle całą płytkę mam przebarwioną w kolorze takim czerwonym, co mnie bardzo przeraziło, ponieważ maluję paznokcie na czerwono praktycznie całe swoje życie i nigdy czegoś takiego nie miałam. Nie wydaje mi się, że jest to spowodowane faktem, że dość długo miałam te paznokcie, ponieważ nosiłam je miesiąc, więc nie ma katastrofy, ale chyba chodzi o to, że baza może była za słaba. Ja przeważnie bazę nakładałam OPI, natomiast tutaj się dałam namówić na bazę SPN, całość SPN, w sumie dlatego, że oni już odeszli w ogóle do OPI i mają tylko SPN. I nie wiem, czy ta baza jest słaba i po prostu powoduje przebarwienia. Nie wiem, dziewczyny, jeżeli używałyście tych lakierów hybrydowych oraz połączenia z tą bazą, czy też miałyście takie problemy, czy tylko po prostu mi się zdarzyło, tak? No nie wiem, ja nie wyciągałam aparatu, ponieważ nie chciałam pokazywać zbytnio, że to vloguję. Natomiast załączałam zdjęcie, jak moje paznokcie wyglądają pod spodem. Natomiast teraz prezentują się całkiem fajnie, bardzo ładnie, świeżutko, taki świeżutki kolor. Od razu lepiej. Dodatkowo jak pani robiła mi masaż dłoni. Boże, jakie to było przyjemne, jak ja kocham masaże. Zrobiło mi się tak przyjemnie, od razu mi się spać zachciało. No, a tutaj już trzeba wychodzić, niestety koniec. Więc, dobra, gdzie ja zaparkowałam? Tutaj. Pogoda dalej pada. Chlapa beznadziejnie. I już jest prawie godzina 15, więc ja muszę jechać po dzieciaczki. Tyle by było z mojego odpoczynku.